Cześć, witam Was na wideotesty.pl. Z tej strony Marcin. Dzisiaj rozpakujemy sobie drugi głośnik firmy Vibetribe. Tym razem jest to Troll w wersji 2.0. Głośniczek wibracyjny, potrafiący emitować dźwięk 3D. Cena głośniczka jest dość spora, ponieważ jest to 399 zł. Jak widzimy, głośnik ma moc aż 10 W. Działa także bezprzewodowo na Bluetooth. Pozostałe informacje, moi drodzy. Jak dowiadujemy się z kartonika? System jest potężny, zapewnia unikalny dźwięk, wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, jest bezprzewodowy. Mamy opcję podłączenia Bluetooth, USB, także komputery PC, odtwarzacze MP3, smartfony, tablety. Tutaj mamy specyfikację, 350 g wagi, wymiary, moc całkowita RMS 10 W. Stosunek sygnału do szumu 80 dB, budowana 800 mA litowa bateria, ładowana przez USB, zakres częstotliwości 80 Hz do 18 000 Hz, zarządzanie, włącznik, wyłącznik i wybór trybów i zewnętrzne źródła, czyli możliwości podłączenia 3,5 mm mini jack do komputera PC, odtwarzacza MP3, smartfona, tabletu itd. oraz połączenie bezprzewodowe Bluetooth w wersji 2.1 z protokołem A2DP. I jeszcze raz informacje. Bluetooth, moc, wibracje i bateria, która pozwala na słuchanie odtwarzania na tym urządzeniu aż do 4 godzin. Zawartość opakowania, głośnik, kabelki, instrukcja. Z przodu mamy także dostępne kolory i bierzemy się za otwarcie kartonika. Kartonik zamykany jest magnetycznie. No i widzimy, sam głośniczek jest malutki. Jest i kabel. Jest instrukcja, nawet 3, rozbite na poszczególne języki. Nie ma polskiego, za to jest angielski. Mamy opisane funkcje tego urządzenia, sposoby podłączenia oraz jeszcze inne głośniczki w ofercie firmy. Kabelek, mini USB oczywiście do głośniczka, mini jackiem podłączamy do urządzeń zewnętrznych, a USB ładujemy samo urządzenie, jego wewnętrzną baterijkę. I już sobie patrzymy. Proszę bardzo, mały, niepozorny głośniczek, cały wykonany z metalu, z taką stópką, która ma za zadanie przenosić wibracje na powierzchnię, emitować dźwięk 3D o potężnym brzmieniu. Jak to się ma w praktyce? Oczywiście zobaczymy w testach. Sam jestem bardzo ciekaw. Widzimy fajną metaliczną powłokę lakierowaną, dwa takie ozdobne paski, logo Vibetribe i sterowanie. Także mamy wejście na mini USB, jedną kontrolkę, drugą kontrolkę, ta prawdopodobnie do ładowania, ta od trybu. No i suwaczek, włącznik, wyłącznik oraz tryb Bluetooth. Czyli po prostu przełączając w lewo będziemy korzystać z kabla, w prawo będzie łącze bezprzewodowe. To by było na tyle, moi drodzy. Głośniczek jest bardzo niepozorny. Co z siebie pokaże, oczywiście zobaczymy w testach. Porównamy go także z wersją Troll, która ma troszeczkę mniejszą moc, a raczej nawet trzykrotnie mniejszą moc, ponieważ tu mamy 3 W, tu mamy aż 10, czyli teoretycznie powinno być dużo, dużo lepiej. Jak będzie, okaże się w teście, w porównaniu, i porównamy sobie jeszcze później ze sporo tańszym głośniczkiem Geniusa, również bezprzewodowym, jak to wszystko wypada. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!